Witajcie kochani w dzisiejszym Chat Make-upie. Chat Make-upie dlatego, ponieważ znów uzbierało mi się kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać i przyznam, że są to rzeczy, które już zdążyłam przy okazji przetestować. I tak, zacznijmy od produktu, który nazywa się Ultra All Day Prime and Anti-Shine Balm. Tutaj jest opakowanie i jest to taki produkt od Make-up Revolution, taka baza można powiedzieć trochę, która jest produktem, który ma zmatowić naszą twarz i w jakiś tam sposób zapobiec błyszczeniu. W środku znajduje się takie, to jest takie opakowanie z lusterkiem, w środku znajduje się kąbeczka i jest to wszystko jeszcze tutaj, o, zabezpieczone taką folią. Produkt już troszeczkę przetestowałam, żeby móc Wam co nieco więcej na jego temat powiedzieć. I zaraz zaczniemy się nim bawić, ale najpierw jeszcze pokażę Wam inne produkty, które dzisiaj będziemy testować. I jest to Radiant Glow Face Powder od marki Too Faced. Tu jest opakowanie takie kartonowe, a tutaj mamy taki właśnie produkt, który ostatnio wrzucałam Wam jakby zdjęcia tego produktu na Facebooka, żeby pokazać, że mam go już u siebie, ale nie miałam kompletnie czasu ostatnio nic nagrać, ale już jestem i chcę Wam zaprezentować te prześliczne po prostu serduszka z tego opakowania. Patrzcie, one naprawdę wyglądają jak serduszka. Prześliczne to jest. To jest taki puder rozświetlający do twarzy i właśnie tego jako puder będę dzisiaj używać. Kolejnym produktem, z którym chciałabym Was zapoznać, jest eyeliner, czarny eyeliner od marki Anastasia Beverly Hills. Jest to wodoodporny eyeliner i to, co mogę Wam powiedzieć już teraz, to, że ten produkt jest naprawdę wodoodporny. Pomalowałam się nim dwa razy i w obu przypadkach naprawdę miałam problem z jego zmyciem. Jest na maksa wodoodporny po prostu. I tak myślę, co jeszcze chciałabym Wam pokazać. Jeszcze chciałabym Wam pokazać taki oto produkt do ust od marki Bourjois. Jest to Color Boost. Jest to taka błyszczyko-pomadka, bym powiedziała, w odcieniu 01 Red Sunrise. Bardzo fajny taki wakacyjny odcień, myślę. I to jest produkt, którego jeszcze nie testowałam, więc nie mam pojęcia, jak on się będzie zachowywał na ustach. A jeżeli to są jakby cztery główne produkty, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jeżeli coś jeszcze w międzyczasie mi wpadnie do głowy, to na pewno zajrzę jeszcze na półkę i coś przyniosę. A tymczasem myślę, że możemy zacząć od używania tego właśnie produktu matującego. I ja sobie tutaj zaaplikuję go gąbeczką dołączoną do zestawu. Zrobię z tego taką jakby bazę pod makijaż, która ma zmatowić moją skórę i na jakiś czas sprawić, żeby ta skóra się nie świeciła, nie błyszczała i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie, że w tym zestawie znajduje się gąbeczka. To jest bardzo komfortowe, ponieważ wygodnie się nią bardzo aplikuje ten produkt. Dobra, produkt matujący już mam zaaplikowany. Powiem Wam o wadach i o zaletach jakby tego produktu. Zaleta jego jest taka, że faktycznie skóra jest matowa po jego użyciu, jak możecie zauważyć. Nigdzie twarz mi się nie błyszczy. Jest taki dosyć miękki w dotyku. Nie jest taki aksamitny, a czuję się tak, jakbym miała po prostu matowy krem na twarzy po jego użyciu. Drugą jakby zaletą tego produktu jest to, że jest faktycznie ta gąbeczka, którą wygodnie się nakłada produkt. I jak na razie nie wywarł na mnie ten produkt złego wrażenia. Przedłuża trwałość jakby, może nie tyle co trwałość makijażu, bo trwałość makijażu też przedłuża jak do bazy mają w zwyczaju, ale też mi matowi skórę na jakiś czas. Już go trochę razy go użyłam, powiem więcej, nawet trochę więcej razy go użyłam. I wiem już, jaka jest jego wada. Już użyłam go może z
15 razy i już zaczyna mi się przecierać do, można powiedzieć, dna jakby tego produktu. Co znaczy, że produkt wcale nie jest aż tak diabelnie wydajny. Ale jest to też firma Make Up Revolution, która nie jest drogą firmą i produkt też nie ma ogromnej ceny. Więc myślę, że tak czy inaczej i tak się to dosyć dobrze kalkuluje, ta wydajność w tym przypadku. Poza tym nie mam zażaleń do tego produktu. Kasetka jest... nie jest to najlepszej jakości plastik, ale jest dosyć porządnie zrobiona ta kasetka. Mocne zamykanie ma, to na pewno. Mam problem z otwarciem tego produktu, przyznam. I to co teraz zrobię, to nałożę sobie po prostu podkład na twarz i zatuszuję te moje niespodzianki, jak widzicie, straszliwe. I podkład, wiem, że na pewno użyję podkładu z Revlon Colorstay, tego mocniej kryjącego do cery tłustej mieszanej, dlatego, ponieważ chciałabym zobaczyć, jak te perełki, te nasze serduszka pudrowe od Too Faced sprawdzą się na mocno kryjącym podkładzie. I teraz sobie ten podkład nałożę i zaraz będziemy się pudrować dalej. Dobra, kochani, już jestem zapodkładowana i teraz czas na użycie naszych serduszek. Myślę, że tak na początek w okolice oczu spróbuję je nałożyć palcem, czyli po prostu wygładzę sobie. Tutaj mam na palcu już pyłek naszykowany z tych perełek naszych. I... zobaczymy. Bardzo naturalny i przyjemny efekt dały pod samymi oczami, a teraz jestem ciekawa, jak te perełki sprawdzą się w momencie, kiedy nałożę je na całą twarz. A na całą twarz nałożę je tym tutaj, tą gąbeczką taką dołączoną do zestawu. Jak już mamy zestaw, to korzystajmy z niego, nie? Się przeglądam teraz tutaj, skóra po tym produkcie jest dosyć mocno rozświetlona, jest ładnie rozświetlona i to, co mi się w nim podoba, że ten podkład, ciężki podkład, bo użyłam podkładu Revlon Colorstay i kamuflaż z Glazer Visage, jest to ciężka mieszanka, wygląda po tym pudrze bardzo naturalnie. Podoba mi się ten efekt. Twarz jest rozświetlona, jest to taki, można powiedzieć, makijaż rozświetlający w tym momencie. Dzięki temu jakby produktowi, tym słodkim tutaj serduszkom, które mam przed sobą. Ładnie zapudrowana twarz, miła, taka satynowa w dotyku bym powiedziała i naprawdę ładnie rozświetlona. Nie jest taka bardzo, bardzo mocno błyszcząca, ale jednak ta skóra jest taka ciut błyszcząca po użyciu tego produktu. Podoba mi się ten produkt. Ja bardzo lubię taki naturalny efekt takiej zdrowej, połyskującej skóry. Dlatego też efekt po użyciu tego produktu mi się podoba. I a propos nałożenia samego podkładu, co jeszcze wspomnę w ogóle o tym produkcie, który nałożyłam pod podkład z Make Up Revolution. Nie roluje, nie wałkuje mi się podkład na nim, bardzo dobrze się na ten produkt podkład nakłada. To jest duży plus. A co do tych perełek z Too Faced, to powiem Wam, naprawdę jestem zadowolona z efektu. Taki naprawdę naturalnie, fajnie połyskująca skóra. Nie ma takich dużych drobinek, te drobinki w tym produkcie są raczej takie delikatne, nie są takie, to nie jest taki mocny, taki chamski połysk, tylko ten połysk jest taki subtelny i taki bardzo, bardzo naturalny. Podoba mi się, jak to wygląda. Naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, teraz zwracając uwagę na to, że nie mam nic nowego do brwi i do twarzy, to zrobię sobie brwi na szybko paletką z Pierre René i wymodeluję sobie twarz paletką Faceform od Stika i zaraz do Was wracam. Będziemy testować eyeliner.
Już jestem ze zrobionymi brwiami i wykonturowaną twarzą i teraz możemy zająć się naszym eyelinerem od Anastasia Beverly Hills, który w środku prezentuje się w taki oto sposób i powiem Wam jedno. Już testowałam ten eyeliner i tak jak wspomniałam na samym początku, jest naprawdę wodoodporny, jest mocno wodoodporny i jest bardzo gęsty, przez co ja sobie go delikatnie rozrzedzę płynem Duraline. I dopiero będę aplikować go na oczy, ponieważ on bardzo szybko zastyga w trakcie aplikacji na oczy i zdecydowanie z płynem Duraline jakoś po prostu lepiej mi się go nakłada. Teraz nie mogę się zdecydować, którym pędzelkiem go nałożyć, czy tym krótkim z Maestro, to jest 630, czy 790 wygiętym, ale może tym krótkim dzisiaj go nałożę. To, co jest jeszcze fajne w tym eyelinerze, co widać po prostu na pierwszy rzut oka, że niewiele go potrzeba, żeby zrobić idealną kreskę, przez co jest to produkt, który jest diabelnie wydajny. I w taki oto sposób prezentuje się kreska na moim jednym oku. Bardzo matowy jest ten eyeliner. Naprawdę on po chwili robi się taki naprawdę intensywnie czarny i matowy. Podoba mi się. Staje się to jeden z moich ulubionych produktów. Nie powiem, że jest, że tak powiem, prostym w użyciu produktem, dlatego ponieważ jest wodoodporny. Jak wspomniałam, i wszystkie popraweczki, jak sobie gdzieś wyjedziemy, ciężko jest go domyć, tak szczerze powiedziawszy, ale naprawdę ma głęboki odcień czerni i jest dzięki temu również bardzo trwały, więc możemy, jakby nie musimy martwić się o to, że w trakcie noszenia gdzieś tam się tam odbije na powiece i tak dalej, i tak dalej. Więc no naprawdę ładna kreska nie wychodzi jeszcze tak przy okazji. I moje kreseczki na oczach są już wymalowane. Podoba mi się, jak to wygląda. Dawno w ogóle nie robiłam sobie kresek, więc nie mogę się napatrzeć, bo bardzo lubię, a rzadko je robię. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest po prostu. To teraz wytuszuję sobie rzęsy. Rzęsy wytuszuję zestawem z Revitalash i zaraz będziemy zajmować się ustami. Dobra, oczy mam już, można powiedzieć, całkowicie wykończone. I teraz przyszedł czas na naszą pomadkę z Bourjois. Pomadka w pisaku. Odcień już Wam mówiłam, 01 Red Sunrise. Bardzo ładny odcień, taki naprawdę wakacyjny. Taki malinowy odcień czerwieni, bym powiedziała. I teraz z przyjemnością się nią pomaluję. Jestem aż ciekawa, jaką ona ma konsystencję, ponieważ tak jak mówiłam, jeszcze jej nie nakładałam. Bardzo przyjemna, taka jak taki koloryzujący balsam do ust. Bardzo komfortowa jak na razie. Tak sobie ją wącham, ma taki delikatny, jakby owocowy zapach ta pomadka. Ale taki naprawdę lekko wyczuwalny. Fajna, bardzo, bardzo komfortowa, taka idealna pomadka na wakacje, bym powiedziała. Ma lekki połysk, jest dosłownie jak balsam do ust. Ciekawa jestem, jak będzie z jej trwałością w związku z tym. Ale jeżeli chodzi o samo barwienie ust, to właśnie daje taki... Nie jest to tak intensywny kolor jak przy pomadkach matowych, ale jest taki rześki, taki naprawdę idealny na lato. Dla mnie jedyną wadą tej pomadki jest to, że ja jakby jej nie czuję na ustach, przez co najprawdopodobniej ja ją za chwilę zacznę zjadać po prostu. Ale jeżeli nie lubicie ciężkich i mocnych pomadek, to ta pomadka jak najbardziej jest fajna. Tak jak mówię, ciekawa jestem, jak będzie z jej trwałością. Na pewno w opisie pod filmikiem dam Wam o tym znać, więc zajrzyjcie tam, ponieważ ja jeszcze w niej troszeczkę pochodzę i na pewno tam Wam dopiszę zdanie o tym, jak długo mi się ta pomadka trzymała. I tak na dobrą sprawę, z tego naszego dzisiejszego chat make-upu to by było na tyle. Ja jeszcze na szybko podsumuję wszystkie produkty, jakich dzisiaj użyłam. Czyli zacznę od tej, można powiedzieć, matującej bazy z Makeup Revolution.
I ta matująca baza jest bardzo przyjemna w użyciu. Naprawdę skóra po nałożeniu tej bazy jest zmatowiona. Wiem, bo ją już testowałam, tak jak mówiłam wcześniej, że jest zmatowiona przez dłuższy czas, więc moje przetłuszczające czoło przez dłuższy czas nie potrzebuje bibułek matujących, co jest dla mnie bardzo fajne. Jeżeli chodzi o samą aplikację tej bazy, przyjemnie się nakłada ją tą gąbeczką dołączoną tutaj do zestawu, tą o taką. I nie roluje się jakby na niej podkład, czyli ma trzy bardzo fajne zalety. Jedyną wadą, tak jak wspomniałam, jest jej wydajność. Nie wygląda mi na produkt bardzo wydajny i po kilkunastu użyciach tego produktu też widzę, że szybko się dosyć zużywa, ale myślę, że cena tej bazy rewanżuje nam to. Jeżeli chodzi o serduszka z Too Faced, czyli taki właśnie rozświetlający puder w serduszkach z Too Faced. Bardzo podoba mi się ten produkt. Niewiele go trzeba, żeby dokładnie pokryć nim całą skórę. Skóra po jego użyciu wygląda bardzo delikatnie i bardzo naturalnie, nawet przy tych ciężkich podkładach, które dzisiaj użyłam. Naprawdę robi na mnie wrażenie to, jak subtelnie wygląda ta skóra po użyciu tych kuleczek. Jedyną wadą tego produktu może być to, że nie nadaje się zbytnio w momencie, kiedy mamy dużo jakichś tam, prawda, nieprzyjaciół na twarzy, ponieważ ten połysk może tych nieprzyjaciół podkreślić, jak to mają do siebie produkty rozświetlające. Ale jeżeli lubicie takie produkty rozświetlające, na przykład na okres wakacji, kiedy, prawda, nikt z nas nie chce mieć matowej maski na twarzy, to ten produkt jak najbardziej rewelacyjnie się sprawdzi i, tak jak mówię, wygląda na bardzo wydajny, ponieważ niewiele go potrzeba, żeby dokładnie pokryć nim całą twarz. Kolejna rzecz, jakiej dzisiaj użyłam, no to jest eyeliner z Anastasia Beverly Hills, który no jest piękny, powiem wam. Jest bardzo głęboko czarny, te kreski są po prostu idealne, intensywne, matowe po tym produkcie. Zresztą Anastasia Beverly Hills to jest firma, o której nie słyszałam chyba nic złego. Dlatego też sama, szczerze powiedziawszy, nic złego na temat tego produktu nie mam do powiedzenia. Naprawdę świetny produkt i duży plus za to, że jest naprawdę mocno wodoodporny. Ponieważ oznacza to zwyczajnie, że ten produkt jest bardzo trwały i w trakcie noszenia nie zrobi nam tu takiej paskudnej linii na powiece. To jest bardzo duży plus. I ta właśnie ostatnia to jest ta nasza pomadka z Bourjois, o której teraz mówiłam, czyli dla mnie idealny produkt na lato po prostu. Jestem zadowolona z tego, co dzisiaj wyszło z tego makijażu. Ponieważ użyłam też zestawienia produktu, jakby nie używałam tych produktów wcześniej w takim zestawieniu jak dzisiaj i podoba mi się efekt tego, co powstało na twarzy. Na pewno będzie mi się przyjemnie nosiło ten makijaż cały dzień. I to, co mogę wam dodać jeszcze na koniec, to, że na blogu mnie znajdziecie recenzję tej paletki ze Sleek Face Form Fair. I z niej też jestem bardzo zadowolona, szczególnie w ogóle z całej palety, ponieważ i ten bronzer w palecie jest taki, on nie jest taki bardzo chłodny, ale ma bardzo przyjemny kolor do konturowania. I róż to jest typ różu, który ma mój ulubiony odcień, taki fajny na lato, taki świetlisty, taki brzoskwiniowy świetlisty odcień, taki morelowo, może nie morelowo, źle powiedziałam to. Malinowo, tak, to słowo miałam na myśli, malinowy brzoskwiniowy odcień. Bardzo lubię tego typu róże, takie połyskujące, kojarzą mi się z moim ulubionym różem z Chanel. I rozświetlacz, który wygląda niezwykle naturalnie. Więc tak jak mówię, z dzisiejszego chat make-upu to by było już na tyle. Jeżeli wam się podobało dzisiejsze nagranie, to dajcie kciuka w górę. A ja przypomnę tylko o subskrybowaniu kanału, ponieważ dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami, jakie tutaj wrzucam. Tymczasem do zobaczenia, do następnego. Pa!